Siema, z tej strony Kubik, witam i zapraszam Was na otwieranie paczek z NBA 2K14. Nie będzie to pierwsze otwieranie paczek na moim kanale, ponieważ pierwsze miało miejsce w specjalu na 1000 widzów. Mam nadzieję, wszyscy to widzieli, wszystkim się podobało, dlatego też startuję z tą taką małą serią. To nie będzie zbyt często się pojawiało, jednak na farmienie takiej ilości końców trochę czasu zajmuje, także będzie to się pojawiało niezwykle rzadko, ale za to częściej będzie się pojawiał odcinek z serii My Team, którego nie będziemy zaczynać już otwieraniem paczki, po prostu pokażę Wam skład, jakim gram i będziemy grali mecze. Mam nadzieję, to się Wam spodoba. No dobra, tyle tytułem wstępu, zaczynam otwieranie paczek. 105 tysięcy VC na moim koncie. Będę otwierał paczki tylko złote historyczne, ponieważ będzie to takie polowanie na Michaela Jordana. Mam nadzieję, uda mi się go trafić. W założeniu 10 paczek, chociaż ze względu na duplikaty będzie ich pewnie więcej, co w pierwszej. No właśnie, Paul Pierce, on już jest u mnie w składzie. Mało tego, chyba w ostatnim odcinku My Team również go trafiłem. Dlatego też wolę otwierać paczki w większych ilościach. To zdecydowanie lepiej wpłynie na mój zespół, David Lee. No nie jest to zbyt ekscytujący zawodnik. Bardzo często kontuzjowany. Zawodnik Golden State Warriors. Zobaczymy, co będzie dalej. Liczę przede wszystkim na jakieś legendy. Po to właśnie otwieram te paczki historyczne, mam nadzieję, znajdzie się jakaś. Paul George, być może będzie to legenda, ale niestety jest to też duplikat. W specjalu na 1000 widzów udało mi się trafić Davida Robinsona, Larry'ego Johnsona, to naprawdę bardzo ciekawi zawodnicy. Steph Curry, no proszę, witamy Pana w składzie, bardzo się przyda. Co prawda Kyriego Irvinga raczej nie wykopię z pozycji numer 1, ale kto wie. Może jak się dobrze zaprezentuje w meczach z ławki. Kolejna paczka, Roy Hibbert, i proszę bardzo. Też witamy w składzie, skończyły się duplikaty. Będzie to dobry zmiennik dla Davida Robinsona. Gortat, no umówmy się, nie daje za bardzo rady na tym poziomie. Kolejna paka, Drew Holiday, powtórka. No sporo tych duplikatów tutaj, 2K naprawdę słabo wygląda pod tym względem. Są te paczki niesamowicie drogie i do tego dostajemy duplikaty. Trochę szkoda, co będzie w kolejnej. James Worthy, kolejna powtórka. Wspaniały gracz, świetnie mi się nim gra. Genialny tyłem do kosza. No ale niestety jego już w składzie mam. Otwieramy dalej. Może w końcu jakaś legenda. J.R. Smith, również powtórka. Również stosunkowo niedawno go trafiłem. No nie wygląda to najlepiej. VC coraz mniej. Andre Iguodala, no kolejny duplikat, no masakra. Na szczęście część z tych zawodników jest warta na tyle dużo, że udaje mi się ich sprzedać czasem nawet z zyskiem i nie tracę na paczce, także jeśli jest duplikat dobrego zawodnika, to nic nie tracę. Ty Lawson, okej, może być, przetestujemy go na pewno. Chociaż tych point guardów mam już naprawdę w swoim składzie sporo, to zobaczycie na końcu tego odcinka. Zaprezentuję Wam całą moją kolekcję, jak to wygląda. Paul Pierce, znowu, serio, nie wierzę w coś takiego, nawet fajny strój, Houston Rockets. No i kolejne paczki, jedne z ostatnich. Jerry Lucas, naprawdę kolejna powtórka, sensacja, prawda? Masakra, jak już trafia się legenda, to zaraz duplikat. Nie wiem, jakim sposobem można wylosować tyle powtórzonych zawodników. Mitch Richmond, no w końcu coś ciekawego i to nie byle jaki zawodnik. W końcu będę miał typowego strzelca na pozycji numer 2, rzucający obrońca ze starej szkoły. No, będzie fajnie, będzie na pewno fajnie. Bardzo brakowało mi takiego zawodnika w składzie. Ty Lawson ponownie, serio, słabo 2K, słabo. A tak się narzeka na to, co leci z paczek od EA. 8 tysięcy zostało na złotą historyczną, już mi nie starczy. Otworzę paczkę drużynową, tylko na którą mi tu starczy? Portland Trailblazers, no proszę. LaMarcus Aldridge, Damian Lillard. Bardzo chętnie przygarnę takiego zawodnika. Wesley Matthews, też może być. Nie ma problemu, jak będę montował skład ze srebrnych zawodników, ewentualnie trochę miksował złotych ze srebrnymi, on się na pewno przyda. I na koniec zobaczcie moją kolekcję. Kevin Love, Marcin Gortat,
Zach Randolph, Paul George, Rudy Gay, Monta Ellis, J.R. Smith, Eric Gordon, David Lee, nowy nabytek, Rajon Rondo, Luol Deng, on sobie u mnie nie pogra, Steph Curry, przetestujemy go, Ty Lawson, zobaczcie ile tych rozgrywających, Paul Pierce nieszczęsny, Alan Anderson, Kyle Lowry, no i legendy, David Robinson, Mitch Richmond. To cena rzutów z dystansu A+, będzie siekał na pewno z dystansu, z półdystansu. No, już nie mogę się doczekać, żeby go przetestować. James Worthy, Mark Price, Morris Cheeks i Roy Hibbert. I to było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Z chęcią zobaczycie kolejny i zapraszam Was na odcinek My Team, w którym będę testował tych nowych graczy. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!